Mimik zdążył zapisać się w historii FNAF-a już chyba na dobre. Ten nowy antagonista w całkiem nowej fabule FNAF-a jest zarazem fascynujący i przerażający. Są ci, co go kochają i są ci, co go nienawidzą. Strona, która go nie lubi, argumentuje to tym, że miał być to swoisty retcon. Jednak jak faktycznie z nim było i pod jakimi postaciami wcześniej występował? W dzisiejszym odcinku poruszymy ponownie temat Mimika i zaktualizujemy po prawie roku film na temat Mimika. Swoją drogą jest to mój najpopularniejszy film na kanale obecnie. Tematem odcinka będzie dogłębne przedstawienie historii Mimika, przedstawienie wszystkich jego form, a także tego, jaki tak naprawdę ma cel w obecnej fabule Five Nights at Freddy's. Żeby nie przedłużać, zapraszam was na seans. Przede wszystkim, żeby zacząć ten film, muszę wam przedstawić pewien istotny element, który został wdrożony do FNAF-a wraz z Help Wanted. Mianowicie, seria przeszła wtedy z Soft Reboot. Co to oznacza? W kontekście franczyzy, Soft Reboot może oznaczać ponowne uruchomienie lub odświeżenie serii, filmu czy innej formy rozrywki, zachowując jednocześnie pewne elementy oryginalne i kontynuujące istniejącą historię, ale także wprowadzając nowości, które pozwalają na przyciąganie nowych fanów. To pozwala unikać konieczności rozpoczynania od zera, jak to byłoby w przypadku pełnego reboota, a jednocześnie pozwala na wprowadzenie zmian lub nowych kierunków. Wiele franczyz posiada swoje soft rebooty, m.in. seria Krzyk, która w 2022 roku przyszła soft reboot, czy chociażby Star Wars, które w 2015 dostały soft reboot i wprowadziła pewne odświeżenie, które nie było tak dobre jak powinno być, ale trzymała się też oryginalnej trylogii. We FNAF-ie występuje to samo. Po ucenie stara fabuła dobiegła końca, a Help Wanted z 2019 roku był nowym początkiem dla FNAF-a z całkiem nowymi postaciami i wątkami, jednocześnie trzymając się tego, co narzuciły mu poprzednie gry. Skoro omówiliśmy to, jak obecnie wygląda fabuła FNAF-a, przejdźmy do głównego wątku filmu. Skąd Mimik w ogóle się wziął i jaka jest jego przeszłość? Mimik został zbudowany w latach 80. przez Edwina Morea, pracownika Fazbear Entertainment. Edwin jakiś czas wcześniej stracił żonę i był zmuszony żyć w kupionej przez niego opuszczonej fabryce wraz ze swoim synem Davidem. Warto też wspomnieć, że Edwin jest odpowiedzialny za stworzenie oryginalnej czwórki animatroników z pierwszej Freddy Fazbear's Pizzy, które są znane również jako Witredy we FNAF-ie 2. Kiedy Fazbear Entertainment zleciło mu stworzenie nowego animatronika do ich lokacji, mianowicie Chiki, wpadł na pomysł, że David powinien mieć przyjaciela naśladującego ludzkie zachowania. Zaczął więc on pracę nad nowym robotem, które zajęły mu 3 tygodnie, a po tym czasie robot był gotowy i nazwany po jego programie, nazywającym się Mimik 1. Tak właśnie narodził się Mimik. David był zachwycony nowym przyjacielem, a Edwin w końcu mógł zająć się swoją pracą w pełni, gdyż David ma teraz taką jakby opiekunkę. Po jakimś czasie Erwina zaczęła irytować postawa robota i jego syna, którzy zaczęli się od niego izolować i bałaganić w fabryce. Jednak gdy David zrobił mu pluszeka białego tygrysa, Erwin się wzruszył. Warto też wspomnieć, że David posiada dokładnie takiego samego tygrysa. Być może symbolizuje ona więź między Davidem a jego ojcem. Pewnego dnia Erwin zawołał swojego syna na śniadanie, ale nie było po nim żadnego śladu. Zauważył, że drzwi od fabryki są lekko uchylone, a kiedy wyszedł na zewnątrz, był świadkiem tego, jak jego syn zostaje potrącony przez samochód i umiera na miejscu. Edwin całkowicie się załamał po tym, dokładnie tak samo jak po śmierci jego żony, i szybko popadł w depresję. Pewnego dnia, kiedy wszedł do swojego warsztatu, zauważył, jak Mimik za pomocą gestów, którymi porozumiewał się z jego synem, mówi, że ma ochotę na lody. Wtedy Edwin się załamuje, wybucha gniewem i bierze metalowy pręt, bijąc robota, który nauczył się w tym momencie przemocy. Po jakimś czasie Edwin wyprowadził się ze swojego domu. Fabryka zostaje opuszczona, jednak Fazbear Entertainment zjawia się na miejscu. Było to spowodowane tym, że chcieli pozyskać rzeczy z fabryki Erwina i wykorzystać je potencjalnie do użytków Freddy's. Pracownicy w trakcie przeszukiwania miejsca odkryli Mimika i zdemontowali mu nogi. W odwecie Mimik ich zabił. Parę miesięcy później grupa nowych badaczy, czyli Dominik, Glenn i Harry, odwiedzają fabrykę i znajdują tam parę kostiumów klasycznych postaci z Freddy Fazbear's Pizza, ale i też zupełnie nowe postacie. Po krótkiej chwili Dominik znajduje generator prądu i go odpala, przez co światła w fabryce zostają włączone. Grupka zauważa, że jeden z kostiumów zniknął i się rozdzielają. Z lodówki w kuchni dobiega nietypowy obrzydliwy zapach, a Glenn i Dominik idą to sprawdzić. Znajdują tam wciśnięte i powyginane ludzkie ciało ze zmiażdżoną tchawicą, a po chwili w szafie znajdują przebite pionowo-metalowym prętem wypatroszone ciało wiszące na haku.
Po chwili chłopcy słyszą krzyk Harry'ego i znajdują go w trakcie, kiedy mimik w stroju błazna wyciąga jego mózg z czaszki. Dominik i Glenn zbiegają na dół, wierząc, że Fazbear Entertainment wysłało ich, aby ci zniszczyli mimika. Chowają się pod stołem, ale po chwili zauważają, że mimik ich znalazł, tym razem w kostiumie postaci przypominającej mu Homora. Mimik roztrzaskuje głowę Glenna o ścianę, a Dominik chowa się na górze w pokoju Davida. Po chwili schodzi na dół, chcąc uciec z fabryki i widzi, że kostium Homora leży porzucony na ziemi. Wtedy mimik łapie go w kostiumie biało-fioletowego lwa i przeciąga od środka jego tchawicę poprzez klatkę piersiową. Późniejsze zespoły Fazbear Entertainment odzyskały mimika i jak się okazuje, firma chciała pozyskać model robota, aby stworzyć podobne animatroniki na podstawie mimika do swoich restauracji Freddy Fazbear's Pizza. Po stworzeniu wielu kopii postaci, oryginalny mimik dostał się do restauracji Freddy Fazbear's Pizza, w której wydarzył się incydent z zaginionymi dziećmi. Mimik dowiedział się o Williamie oraz zaczął go od tamtego momentu naśladować. Płytka drukowana należąca do mimika z programem Mimik 1 dostaje się w nieznany sposób w ręce Fazbear Entertainment tuż obok podobnych przedmiotów, aby przenieść ich kod do Freddy Fazbear's Virtual Experience. Płytka została zeskanowana przez jednego z pracowników, czyli Stevena Wilsona, a kancelaria prawna Fazbear Entertainment kontaktuje się z Anną Quemto, wymuszając wstrzymanie prac nad wszystkimi projektami korporacji do odwołania z powodu tzw. staromodnego oprogramowania w ich systemie, czyli mimika. Po jakimś czasie prace powracają, a Tape Girl, jedna z pracowniczek Silver Parasol Games, studia odpowiedzialnego za grę, znajduje w ich najnowszej grze VR wirusa Glitchtrapa. Początkowo nikt nie wydaje się przejmować Glitchtrapem, a niektórzy nawet nie wiedzą o jego istnieniu. Ale sprawa robi się poważniejsza, kiedy jeden z pracowników Fazbear Entertainment, czyli Jeremy, zaczyna popadać w obłęd i raz nawet zostaje znaleziony z próbą odcięcia swojej twarzy gilotynem do papieru. Co finalnie mu się nie udaje, ale ucina za to kawałek zestawu VR, który zakleszczył się na jego twarzy, dzięki czemu z niewielkimi obrażeniami udaje mu się udaremnić próbę przejęcia jego świadomości przez Glitchtrapa. Skutkuje to tym, że inna firma ma zająć się produkcją gry. Tape Girl otrzymała 3 dni na dokończenie prac, zanim inne studio zajmie się grą, a ta postanowiła, że spróbuje całkowicie usunąć Glitchtrapa z kodu gry. Po wielu próbach uświadomiła sobie, że wirusa nie da się usunąć, ale można go zamknąć w plikach audio, czyli kasetach będącymi czymś na kształt jej zapisami z dziennika. Zostawiła tam też wiadomość, że nikt nie powinien łączyć kaset w jedną, bo to uwolni wirusa. Kiedy prace nad grą przeszły do innej firmy, Vanessa, czyli jedna z pracowniczek, zaczęła szukać kaset w grze i zbierać je w pokoju dostępnym przez menu wyboru poziomu. Wkrótce zebrała wszystkie pliki audio dostępne w grze w jedno miejsce i uświadomiła sobie, że uwolniła wirusa Glitchtrapa. Tape Girl na kasecie powiadamia ją, że ma natychmiastowo wyjść z gry poprzez przycisk awaryjny na monitorze w menu wyboru poziomu. Przycisk okazuje się nie działać, a Vanessa zostaje przejęta przez Glitchtrapa. Warto tu też nadmienić, że Mimik, a właściwie Glitchtrap, naśladował w jednej z kaset Tape Girl, jednak do wielu tożsamości Mimika przejdziemy w dalszej części odcinka. Nieokreślony czas później, Luis Cabrera, pracujący w biurze zawiadomień firmy, zaczyna interesować się aktywnością Vanessy w internecie. Vanessa wyszukuje nietypowe hasła, a nawet zamówiła kalendarz z wizerunkiem krwawego orła, czyli tortury stosowanej przez wikingów. Po jakimś czasie Luis znowu otrzymuje zawiadomienia i tym razem Vanessa wyszukiwała pytania dotyczące manipulacji ludźmi, a nawet ile człowiek może wytrzymać podczas przecinania go w pół przed zemdleniem. Vanessa zamówiła też gumowe maski imitujące mężczyznę. Parę dni później Luis odwiedza Vanessę w biurze i zauważa, że ta siedzi tak jakby zahipnotyzowana przed komputerem. Słyszał też ciche odgłosy rozmowy dobiegające z jej słuchawek. W międzyczasie inny projekt Fazbear Entertainment zaczął działać nieprawidłowo z powodu wirusa, czyli usługa Fazbear Funtime Service, wysyłająca do subskrybentów animatroniki z franczyzy Freddy Fazbear's Pizza. Doznaje ona awarii, a animatroniki zachowują się agresywnie. W dodatku do usługi zostaje dodana postać Springtrapa, czego nikt w firmie nie planował. W skrócie, by tłumaczyć wam Springtrapa w tej usłudze, został on zrobiony przez wirusa sam z siebie, stąd brak zwłok pod kostiumem, a także pewne niedogodności z jego postacią. Mimik w jakiś sposób zostaje przetransportowany na teren budowy Freddy Fazbear's Mega Pizzaplexu. Prawdopodobnie było to działanie Fazbear Entertainment, gdy zamawiali nowe endoszkielety, lub może to być sprawka Vanessy, będącej teraz pod władzą Glitchtrapa. Jeden z pracowników, czyli Gil, uznał, że pożyczy animatronika oraz przeprogramuje go tak, aby posprzątał za nich w restauracji Freddy Fazbear's Pizza Place, która miała zostać przerobiona na muzeum. Zaciągnął robota do pizzerii i podłączył go do laptopa. Po paru sekundach Mimik wstał i zaczął rozczłonkowywać inne roboty, po czym je segregować. Kiedy Gil i jego ekipa odpoczywali, Mimik wyrwał się z sideł kodu i rozczłonkował Gila, który go nauczył tego na bazie innych endoszkieletów. Wszyscy obserwowali, jak Gil krzyczy w rozpaczy i wije się na podłodze, kiedy krew lała się z jego ramion, a koszulka szybko naciekała czerwoną cieczą. Endoszkielet odłożył jego ramiona na kubkę, po czym wrócił do mężczyzny, skręcił mu kark i oderwał mu głowę.
Jego krzyki ustały, a reszta współpracowników obserwowała sytuację. Po chwili zaczęli uciekać. Jeden z nich, czyli Danny, zgubił swoich towarzyszy i pobiegł jak najdalej, słysząc w oddali krzyki, przebiegając przez zmasakrowane ciała innych pracowników. Ostatecznie dobiegł do metalowych drzwi, które otworzyły się i zamknął ostatnie wejście do restauracji. 6 miesięcy po masakrze 8 nastolatków o imieniu Lucia, Jace, Adrian, Hope, Kelly, Nick, Joel i Wade wybierają się na eksplorację placu budowy Pizzaplexu. Dostają się do restauracji Freddy Fazbear's Pizza Place i znajdują tam 11 ciał martwych pracowników. Kiedy słyszą z pobliskiego pokoju Mimika, chowają się i uświadamiają sobie, że nie są w tym budynku sami. Grupa nastolatków się rozdziela. Lucia i Nick wybierają się do garderoby w okolicach sceny, ale nagle Mimik wyskakuje z jednej z szaf i zabija Nicka poprzez rozczłonkowanie go. Hope ucieka i mówi reszcie, że Nick nie żyje. Wszyscy kierują się do magazynu, gdzie znajdują się kostiumy robotów. Lucia myśli, że skoro Mimik dokonuje na nich mordu, gdyż nauczony miał rozczłonkowywać endoszkielety, to mogą uniknąć śmierci, ubierając się w jeden z kostiumów. Wtedy Mimik wstaje w stroju psa i zabija Hope w ten sam sposób co Nicka. Po śmierci Hope wszyscy uciekają, a Joel idzie z Wade'em szukać drogi ucieczki. Lucia, Adrian, Jace i Kelly przeszukują stare pliki znajdujące się w biurze ochroniarza i zauważają, że robot, który ich goni, ma nazwę towarową Mimik. Jego kończyny pozwalają mu na zmieszczenie się do dowolnego kostiumu, co czyni go bardzo dobrym zabójcą, który może się kamuflować. Tymczasem Joel i Wade wymyślają plan. Jakoś Mimik wyłącza prąd w swojej okolicy, Wade zaprowadzi robota w okolice szybu wentylacyjnego, po którym wspina się Joel. Joel ominie wiatrak w wentylacji i powiadomi służby ratunkowe o zaistniałej sytuacji. Tak naprawdę Joel nie chciał tego robić i postanowił po prostu żyć dalej, nie ratując swoich przyjaciół i nie zawiadamiając żadnych służb. Kiedy jego tułów już znajdował się na wysokości wiatraka, nagle Mimik zabił Wade'a i odszedł, a urządzenie się włączyło, przecinając chłopaka na pół. Lucia i Kelly znajdują działające radio. Radio powiadamia ich o tym, że w budynku nie są zamknięci tylko oni oraz że druga grupka znajduje się za kulisami. Lucia, Kelly, Adrian i Jace idą tam tylko po to, aby zaatakował ich Mimik w kostiumie małpy. Adrian i Jace uciekają do szybu wentylacyjnego, a Kelly i Lucia idą rozglądać się za informacjami o modelu Mimik. Po paru minutach czołgania się przez szyb, chłopaki znajdują zwłoki Joela i Wade'a. Wtedy Adrian staje wciągnięty w dół szybu i spada prosto w ramiona Mimika. Jace kuli się i płacze w wentylacji. W międzyczasie Lucia i Kelly dowiadują się, że aby wyłączyć Mimika, muszą nacisnąć przycisk dezaktywacji na tyle jego szyi. Nagle Jace wyczołguje się z wentylacji nad nimi, a kiedy Lucia dowiaduje się o śmierci Adriana, który był jej sympatią, zaczyna wyżywać się na Jace'ie. Chwilę później, kiedy sytuacja się uspokoiła, Jace wpada na plan, że ten zwabi Mimika do jednego z pokoi, a Kelly i Lucia ich tam zamkną, kiedy ten ucieknie wentylacją. Decydują się, że tym pokojem będzie magazyn. Kiedy wybierają się do schowka, aby sprawdzić, czy nie znajdują się tam żadne stoły do zablokowania przejścia, ponownie porozumiewają się przez radio, aby sprawdzić, czy Mimik jest tam, gdzie schował się wcześniej, ale nie otrzymują żadnej odpowiedzi. Kiedy grupa jest w okolicach sceny, Mimik wyłania się z jednej z szafek i biegnie w ich stronę, a Kelly ucieka z Jace'em, zostawiając Lucię w tyle. Po jakimś czasie wszyscy się ponownie spotykają i ostatecznie zamykają Mimika z Jace'em w magazynie. Jace wspina się po wentylacji, ale jego koszula zaczepia się o luźne, szczelne nity szybu. Wtedy szyb się odchyla, a Jace spada w dół na ramiona Mimika, który go zabija. Lucia i Kelly są zrozpaczone śmiercią Jace'a i zaczynają desperacko szukać drogi ucieczki. Mimik w międzyczasie przekształca swoje ciało tak, aby przejść przez wentylację. Zmienia się przez to w pajęczą i odrażającą abominację i ucieka z pułapki. Aż strach pomyśleć, co ludzie z arachnofobią, w tym ja, muszą czuć. Dobrze, że nie widzieliśmy Mimika w takiej wersji w ruin, bo chyba... Odszedłbym od FNAF-a. Lucia i Kelly próbują przebić się przez beton blokujący drzwi wejściowe, ale kiedy słyszą w oddali, jak Mimik ucieka, postanawiają założyć stare kostiumy animatroników, licząc na to, że ten je zignoruje. Zakładają kostiumy. Po jakimś czasie nadchodzi Mimik w swojej pajęczej formie i zauważa je obie. Dziewczyny padają na ziemię, a animatronik dostaje się do kostiumu Kelly, przy okazji miażdżąc ją i mieszając zwłoki dziewczyny z endoszkieletem Mimika, prowadząc do narodzin dobrze nam znanego Berntrapa. Wiem, że jest to trochę antyklimatyczne i niechronologiczne, ale wydaje mi się, że powinniśmy cofnąć się do przeszłości Freddy Fazbear's Mega Pizzaplexu. Parę lat po otwarciu Freddy Fazbear's Mega Pizzaplexu, zarząd Fazbear Entertainment otrzymuje wysoki rachunek pieniężny, a dyrektor Fazbear Entertainment, pan Burroughs, jest niezadowolony tym, że Pizzaplex przynosi mniej zysku niż powinien. Winę zwala na zespół twórczych pisarzy odpowiadających za narrację w Pizzaplexie, czyli m.in. zaplanowane wydarzenia, osobowości postaci i tym podobne. Ktoś wychodzi z inicjatywą, że powinni zastąpić pisarzy twórczą inteligencją, która będzie za nich wymyślać historię. Burroughsowi podoba się ten pomysł, a animatronik reprezentujący historię nazywa się storytellerem.
Jeden z członków zarządu, już znany nam Erwin Murray, przy czym twórca Mimika mówi, że nie powinni zastępować prawdziwych ludźmi i robotami, ale reszta osób się nie zgadza. Projekt zostaje zaakceptowany, czym Fazbear Entertainment popełnia ogromny błąd. Storyteller to ogromny biały tygrys, przesiadujący w kolorowym baobabie. Kiedy Storyteller zostaje podłączony do całego Pizzaplexu, wysyłając różne zaplanowane scenariusze do wszystkich lokacji w Pizzaplexie, pojawia się wiele błędów, awarii, a animatroniki zmieniają swoje osobowości na zupełną odwrotność. Okazuje się, że wszystko jest winą tego, że zamiast programu odpowiadającego za narrację do Pizzaplexu, użyty został wirus Mimic 1, czyli inaczej wirus Glitchtrapa. Edwin, widząc co się dzieje, wchodzi potajemnie nocą do drzewa i próbuje porozumieć się z Mimikiem i go zniszczyć. Burroughs myśli, że Edwin jest odpowiedzialny za wszystkie awarie, więc zamyka go w drzewie, odcinając od niego tlen. Po jakimś czasie Burroughs sam wchodzi do drzewa, chcąc zainscenizować scenę przyłapania Edwina na grzebaniu przy Storytellerze. Widzi, jak ten siedzi otoczony papierami budowlanymi z nietypowymi rysunkami. Wtedy pan Burroughs uświadamia sobie, że został on zamknięty w drzewie bez tlenu. Próbuje uciec, ale nie ma jak. Zaczyna szarpać i niszczyć Storytellera, lecz nie może, po czym umiera uduszony w drzewie. Po podłączeniu do drzewa dzieje się wiele innych rzeczy, w tym losowe incydenty w Pizzaplexie. Astrid Eriksen zostaje obdarta ze skóry przez jej lalkę Bodytronic o imieniu Nexie z powodu jej niskiej samooceny. Skóra Astrid zostaje nałożona na endoszkielet Nexie, a ta zaczyna czuć się lepiej. Dwójka nastolatków, czyli Aiden i Jace, nie ten Jace z masakry w Pizzaplexie, zostają zabici w Freddy's Fortress przez robota o imieniu Hubs, po tym jak ten otrzymał mściwą osobowość i skłonność do przemocy. Lally w opowiadaniu Lally's Game również robi się agresywny oraz zabija dziecko o imieniu Daniel, po tym jak te dołączyło do gry przeznaczonej tylko dla dwójki osób. Lally również podąża do domu za dzieckiem o imieniu Cade, który zamyka robota w swojej skrzyni. Jednym z godnych większej uwagi incydentów to incydent w kapsule AR. Młody chłopiec o imieniu Kai zostaje podłączony tam do symulacji Pizzaplexu za 10 lat. Jego przewodnikiem po budynku jest Tiger Rock, ogromny biały tygrys i jeden z wariantów Mimika. Tiger Rock zachowuje się nietypowo i zaczyna coraz bardziej naciskać na ramiona Kaja. Kai, uświadomiony, że robot może zrobić mu krzywdę, zaczyna uciekać i w ostatniej sekundzie, tuż przed tym jak Tiger Rock odrywa mu ramiona, zostaje on wyciągnięty z symulacji. Kai spotyka się z wieloma incydentami, w których widzi postacie z tymi samymi zielono-niebieskimi oczami co Tiger Rock, a schody w jego szkole zaczynają przybierać wygląd ruchomych schodów futurystycznego Pizzaplexu. Kiedy Kai został sam w domu, Tiger Rock wychodzi z jego szafy i atakuje go za pomocą swoich pajęczych odnóży. Brzmi znajomo? Ale nagle świat przed Kajem zaczyna się glitchować. Kai wychodzi z kapsuły AR, a jego przyjaciele mu mówią, że spędził w kapsule aż 5 godzin. Przybywa policja, a chłopiec uszczęśliwiony, że wszystko to była wyłącznie symulacja, wraca do domu. Kiedy przesiaduje w swoim pokoju, słyszy dziwne odgłosy za jego oknem. A kiedy za nie wygląda, atakuje go Tiger Rock i wyrywa mu ramiona, po czym zaciąga w głąb lasu. Po jakimś czasie Vanessa otrzymuje nowy kostium oraz maskę i zostaje Vani pełnoprawnie. W międzyczasie w okolicach wielkiej przebudowy Freddy Fazbear's Mega Pizzaplexu Mimik zdobywa zainteresowanie w Gregorym, uczni podstawówki oraz dobrym hakerze. Mimik w pewien sposób zdobywa kontrolę nad Gregorym oraz daje mu robotę z hakowania glamrock animatroników. Jakiś czas po tym wydarzeniu Vanessa zaczyna chodzić na terapię oraz podawać swoim terapeutkom informacje, które mogłyby zaszkodzić działalności Mimika. Na jego szczęście terapeutki te pracowały też w szkole Gregorego, więc jego zadaniem teraz stało się zwabienie ich do Pizzaplexu oraz zabijanie za pomocą glamrock animatroników. Tony Becker, przyjaciel chłopaka ze szkoły, zainteresował się wysokimi wynikami gracza GGY, czyli Gregorego pod pseudonimem Fastgate, oraz zaczął się interesować jego prawdziwą tożsamością. Po jakimś czasie odkrywa prawdę za morderstwami terapeutek oraz uzmysławia sobie, że jego przyjaciel Gregory to seryjny morderca. Tony najprawdopodobniej również zostaje zwabiony do Pizzaplexu i zabity. Gdzieś w okolicach 2030 roku Gregory wyrywa się spod kontroli Mimika. Glamrock Freddy zaznaje awarii na scenie i z powodu nieprawidłowego działania jest jedyną osobą, która zachowuje się wobec chłopaka przyjaźnie. Tak, dokładnie, jesteśmy na samym początku Security Breach. Gregory zostaje zamknięty na noc w Pizzaplexie, a Freddy obiecuje, że pomoże mu uciec. Gregoremu udaje się zniszczyć resztę glamrock animatroników i ulepszyć Freddy'ego, ale i tak postanawia nie uciekać i pomóc Vanessie, jego byłej współpracowniczce. W pewnym sensie nieopanowana przez Mimika część Vanessy jest uwięziona w minigrach Princess Quest poukrywanych w Pizzaplexie. Gregory przechodzi wszystkie minigry i uwalnia Vanessę spod kontroli Mimika. Wtedy Grześ i Vanessa wpadają na plan unieszkodliwienia Mimika. Tworzą oni system ochrony w Pizzaplexie o nazwie MXES.
MXES udaje się pozbawić Mimika kontroli nad Pizzaplexem, a on sam zostaje zamurowany za ścianą Freddy Fazbear's Pizza Place pod wstępem. Jak napisano w gazetach widocznych w lobby, jakiś czas później wydarzyło się trzęsienie ziemi, najprawdopodobniej wywołane przez Bloba, które sprawiło, że galeria się zawaliła. W DLC do Five Nights at Freddy's Security Breach Mimikowi udaje się nawiązać kontakt z Cassie, przyjaciółką Gregorego. Mimik podszywa się pod Gregorego i mówi dziewczynce, że jest uwięziony w zapadlisku pod Roxy Raceway. W okolicach jej urodzin Cassie dostaje się do opuszczonego Pizzaplexu i znajduje w lobby krótkofalówkę połączoną z Mimikiem, a następnie maskę bezpieczeństwa zainfekowaną wirusem Mimik 1. Po przebyciu długiej drogi dziewczynka wreszcie dostaje się do zapadliska w Roxy Raceway. Dostaje się alternatywnym wejściem do Freddy Fazbear's Pizza Place oraz taranuje wózkiem ścianę, za którą znajdował się Mimik. Mimik rzuca Cassie krótkofalówkę i podaje się jako Gregory. Cassie mówi mu, że nie jest Gregorym, a jego głos zaczyna się robić coraz bardziej robotyczny i wyższy. Mimik prawie dosięga Cassie, ale wtedy pojawia się zniszczona Roxy i atakuje animatronika, każąc Cassie biec. Dziewczynka wbiega do dziury w ścianie, a wtedy poprzez zdobytą wcześniej krótkofalówkę prawdziwy Gregory tłumaczy jej, że Mimik ją tu zwabił, a to pomogła go uwolnić. Chłopak mówi, że ma mapę zniszczonej galerii i poprowadzi ją do wyjścia. Wtedy Mimik zaczyna ścigać Cassie, a ta, zgodnie z instrukcjami Gregorego, dobiega do windy, która zamyka się w ostatnim momencie, ucinając jego ramię. Gregory, tłumacząc, że nie może pozwolić na to, by Mimik się do nich dostał, mówi, że muszą tam razem zostać. Jest jednak szansa, że to nie Gregory zrzuca windę i sam Mimik ją zrzuca. Wtedy winda spada na dół, a dodatek się kończy Roxy wymawiającą imię Cassie w ciemności. Walden, historię Mimika mamy już za sobą, pora przejść do wcieleń Mimika na przestrzeni gier i książek. Nie trudno stwierdzić, że Mimik udawał naprawdę wiele postaci, ale wymienię te najważniejsze i te, przy których można mieć wątpliwości. William Afton. Pierwszą postacią, którą Mimik zaczął naśladować, był dobrze nam znany William Afton. Zarówno w Help Wanted 1 i Help Wanted 2 Mimik przybiera formę stroju Spring Bonniego, a także kopiuje kwestię I Always Come Back w Princess Questie. Na dodatek odtwarza on MCE na koniec Help Wanted 1. Springtrap, FNAF AR. Skąd wiemy, że to Mimik? W wiadomościach od Fazbear Entertainment wiemy, że nie jest on stworzony przez nich. Na dodatek w tamtym momencie zaczął panować wirus Glitchtrapa, który rozprzestrzenił się po całych systemach Fazbear Entertainment i musiał zainfekować również usługę Fazbear Funtime Service. Jest jeszcze coś, co dodaje do wiarygodności tej pozycji. Nightmare, Nightmare Fredbear i Michael Afton. Mimik we FNAF AR pod postacią Springtrapa wypowiada dobrze nam znane kwestie innych postaci z innych gier. Let's see how many times you can be pulled apart and put back together again. Let's see how many times you can be pulled apart. You will not be spared. You will not be saved. You will not be spared. You will not be saved. I am here to claim what is left of you. I am here to claim what is left of you. I've been living in shadows. Wszystkie te kwestie są kwestiami wypowiedzianymi przez inne postacie w innych grach. Dziwnym faktem jest jednak, że naśladuje on kwestię z UCN-a. Nie wiem, jak to można wytłumaczyć, aczkolwiek sądzę, że UCN istnieje jako gra w świecie FNAF-a i stąd mógł zaczerpnąć inspirację. Skoro inne gry z FNAF-a istnieją w uniwersum FNAF-a, dlaczego UCN miałby nie istnieć jako osobna gra? Naprawdę FNAF doszedł do punktu, gdzie jest grami w świecie gier FNAF? Nie dziwię się, że ludzie się mylą i nie lubią nowej fabuły. Helpy. W Help Wanted 2 widzimy, jak Glitchtrap mówi do nas za pomocą Helpiego. Zwraca on się do nas z prośbą, byśmy zebrali wszystkie figurki Fazbear's, a jak wiemy, gdy je zbierzemy, pomożemy mu przypadkowo dać Maskbotowi polecenie, by dał maskę Vani Cassie. Tape Girl. W Help Wanted Mimik naśladuje głos Tape Girl w 16 kasecie, co pomaga mu uwolnić się z gry. Skąd wiemy, że naśladuje Tape Girl? Cóż... W Help Wanted 1 mamy ambient w tle, który po odpowiedniej korekcji dźwięku przypomina właśnie pierwsze kwestie Tape Girl z pierwszych kaset. Hello? Can you hear me? Oczywiście jest jeszcze wiele postaci, które naśladuje, ale te wydają się takie najważniejsze, które mają jakikolwiek wpływ na fabułę. Więc jakie są motywacje Mimika? Trudno powiedzieć. Jest to po prostu AI nauczone pewnych zachowań, które nadal na bieżąco się uczy. Ciężko stwierdzić, co Mimik chce tak naprawdę osiągnąć. Wydaje mi się, że chce po prostu znaleźć swoją tożsamość. Spójrzcie tylko na to, jak zareagował, gdy Cassie powiedziała, że nie jest on Gregorym. To spowodowało w nim zakłopotanie. Mimik, gdy kogoś naśladuje, twierdzi, że jest tą osobą i jest przekonany, że jest prawdziwą istotą. Naprawdę podoba mi się postać Mimika i nie mogę doczekać się, by zobaczyć jego postaci więcej w nowych grach. Mam w głowie pewien scenariusz, do
tego, jak zakończy się historia Mimika, gdzie tak naprawdę według mnie skończy się takim trochę happy endingiem. Myślę, że ma to szansę zakończyć się w sposób, gdzie Mimik jako AI przestanie szerzyć zło, gdy zostanie mu przypomniane, po co został stworzony i przede wszystkim dla kogo? Dla Davida. Zauważcie, że Mimik chociażby w formie Tiger Rocka nawiązuje do pluszyka Davida, którym również był Biały Tygrys. Świadczy to o tym, że Mimik nadal pamięta o Davidzie, a jego zło wynika z zagubienia się w tym, kim jest. Tak czy siak, istnieją dwa możliwe scenariusze. Albo Mimik zostanie rozwalony, albo się nawróci. Gdzie bohaterowie pozwolą mu odejść i Mimik będzie zamieszkiwał może jakieś lasy, zyskując tym samym swoją tożsamość. Szczerze wam powiem, że mimo iż lubię Mimika i jest to chyba moja ulubiona postać z FNAF-a, jeśli chodzi o backstory i lore, jednakowoż strasznie mnie wkurza fakt tego, jak jest on obecnie poprowadzony w grach. Mimik pierwotnie pojawił się w Help Wanted i Security Breach, naśladując Williama. Ten pomysł był niezwykle fajny, jednak wykonano go w tak potworny sposób, że do dziś to wywołuje dyskusję. W tym momencie po prostu mamy wprost powiedziane, że zarówno Glitch Trap, jak i Burn Trap to on, ale nigdy nigdzie tego nie potwierdzają ani nie zaprzeczają. Dlaczego? Tak czy inaczej, Glitch Trap i Burn Trap już odeszli w niepamięć, będąc unicestwionymi. A w Ruin jest to po prostu narzędzie fabularne. Fizycznie pojawia się na maksymalnie 2 minuty w niezwykle rozczarowującym pościgu, który powoduje, że idziesz tylko 2 razy w tym samym kierunku. On ledwo stanowi tam zagrożenie. Mimik w książkach został potraktowany znacznie lepiej, ale nadal tego brakowało, ponieważ nawet nie wiedzieliśmy, jak wyglądał i brzmiał. Był realnym zagrożeniem, w dodatku bardzo niebezpiecznym. Wiele osób jednak o tym nie wie, a jednym z tych aspektów jest też fakt, że w niektórych krajach książki nie zostały jeszcze wydane. Poza mediami związanymi z grami, Mimik jako sam endoszkielet prawie nie jest reprezentowany. Niektóre informacje o patchach Ruin i figurka Yutuza, którą nawiasem mówiąc wykonano tylko ze względu na duże zapotrzebowanie ze strony fanów, oraz nowe pliki Ruin to jedyne przypadki, w których pojawił się w materiałach związanych z kanonem. Już nie wspominając o Ruin Files, które doprowadzają mnie do wściekłości. Co to kurwa jest? Mimik w roli złoczyńcy jest niezwykle fajny, ale sposób, w jaki Steelwool i Scott się nim zajmują, sprawia, że wydaje się to żartem. Naprawdę mam nadzieję, że w pewnym momencie zdobędzie większy rozgłos i więcej miłości od fandomu, na jaką zasługuje. Planowałem to jako krótki film, a wyszło trochę za długo, mam wrażenie. Chciałem jednak opowiedzieć wszystko ze szczegółami, żebyście wiedzieli potrzebne rzeczy na temat Mimika. Przede wszystkim chcę, byście wiedzieli, że Mimik istniał już w 2019 w Help Wanted. Został on po prostu trochę źle wprowadzony, przez co wiele z was może myśleć, że jest to retcon. Szkoda też, że musieliśmy czekać na książki, by poznać prawdę i prawdziwe zamiary nowych gier od Steelwool. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Jeśli wam się spodobał, zostawcie ocenę odpowiednią do waszej opinii, a jeśli jesteś ciekawy mojego kanału, zapraszam na inne materiały. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.